Jaka jest prawda o islamie? No i tej prawdy trzeba, trzeba szukać w Koranie. No i co to jest Koran? Koran to jest zapis objawień prywatnych Mahometa. Przez 20 lat przychodził do niego duch i ten duch przedstawiał się jako Archanioł Gabriel i mu różne rzeczy mówił. Okay. Ale przesłanie ostateczne niezmienne, to jest ciekawe. Niezmienne przez, no, do końca świata. Tak, tak, bo to jest, jest taka druga Biblia, prawda? I, i, I w tym Koranie co trzy strony czytamy, że Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest synem Bożym, nie ma Trójcy Świętej, Chrystus nie został ukrzyżowany, Chrystus nie z martwych stał. prawda? I to się w kółko powtarza i powiedzmy, cytat, żebym nie był goosłowny, w surze czwartej sury, Koran dzieli się na sury, no tak, tak swego rodzaju księgi, czytamy Nie przekraczaj granic Twojej religii, nie mów o Bogu niczyn, niczego innego jak tylko prawdę Mesjasz, Jezus, Syn Marii jest tylko posłańcem Boga i Jego Słowem które złożył Maryi i duchem pochodzącym od niego. Wierzcie więc w Boga i jego posłańców, i nie mówcie trzy: chodzi o Trójce Świętą. Zaprzestańcie, to będzie lepiej dla Was. Bóg, Allah, to tylko jeden Bóg. On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna. Dla niego, do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Uświadomimy sobie, że yy, Koran to jest objawienie ducha który przedstawia się, tylko przedstawia się jako Archanioł Gabriel, który mówi, że Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, nie zmartwychwstał i tak dalej, no to pytanie z naszego punktu widzenia katolickiego, czyli prawda. Co to jest za duch? Prawda? I jaki jest cel Koranu? Bo jeżeli co trzy strony się to powtarza, że każdemu wyznawcy islamu Chrystus nie był Bogiem, prawda? Nie jest Bogiem. I teraz. Jeszcze zauważmy jedną rzecz, bo nam się mówi właśnie, że, że, że islam ceni Matkę Bożą, że islam ceni Chrystusa, że uznaje Stary i Nowy Testament. No i powtarza się i to towarzystwo więź powtarza też, że przecież oni tak bardzo cenią Chrystusa, że w czasach ostatecznych przypisują mu bardzo ważną rolę, bo on ma przyjść i oni w niego wierzą, że on przyjdzie i jakby zakończy świat. I to jest prawda, jest taki ksiądz doktor Adam Wąs, który mówił na ten temat w Radiu Watykańskim i publikował artykuły na temat tej roli Chrystusa według Koranu i według islamu. On przyjdzie w czasach ostatecznych jako wyznawca islamu, by wymordować wszystkich chrześcijan, którzy jeszcze nie przeszli na islam i żeby zniszczyć wszystkie kościoły i połamać wszystkie krzyże taka jest wiara y, Islamu. Natomiast y, mówi się, że właśnie że Islam jest religią pokoju, a tylko gdzie nie, gdzie są jacyś fanatycy. Natomiast no, fakty są takie, że y, w, w, do 2010 roku licząc od początku y, zginęło Śmiercią męczeńską 70 milionów chrześcijan, z tego w XX wieku 45 milionów, i 90% tych ofiar to są ofiary islamu. Właśnie. I gdzie nie, y, znaczy w tej chwili, według Fundacji Open Doors Open, y, 100 milionów chrześcijan jest ofiarami prześladowań. I to, się, I to ma miejsce we wszystkich krajach, gdzie jest islam. Jak poczytamy Koran, a Koran jest po polsku w każdej księgarni prawie e, od 20 lat, to, e, no to zorientujemy się jedno, że ten duch, który tam objawia. Te księgi, no to może być tylko zły duch, prawda? Bo to jest cały czas przeciwko Chrystusowi. To widać, yy, widać z, yy, z tekstu Koranu, że on jakby no, od, odciąga ludzi od Chrystusa. Takie jest jego zadanie. Yy, a propos tego odwoływania się do, bo prawdą jest, że Koran się odwołuje do yy, Ewangelii i do, znaczy do Nowego Testamentu i do Starego Testamentu. Tylko to robi w sposób ewidentnie manipulacyjny, prawda? Bo na zasadzie my kochamy Chrystusa, ale przy założeniu, że Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, nie zmartwychwstał, nawet nie został ukrzyżowany, prawda? Natomiast ciekawy wątek tutaj jest wątek Adama, prawda? bo yy, Koran powtarza w kółko, że jedno z najważniejszych objawień miał Adam i że to był wielki prorok. I w Koranie nie ma, nie jest powiedziane, jakie objawienie otrzymał Adam. I, i, I nigdzie tego nie znajdziemy, bo w Starym Testamencie nie ma mowy o tym, że Adam otrzymał jakieś objawienie. Natomiast w tak zwanych, znaczy w świętych, w cudzysłowie, księgach kabały, czyli tych księgach, które są świętymi księgami dla masonerii, najważniejsze objawienie otrzymał Adam. I, I tutaj znowu widzimy jakby pewne związki pomiędzy islamem a kabałą żydowską. Także znaczy coś może być z tego, że to rabin jakiś to zrobił yy, i związki z masonerią. Bo jakie objawienie otrzymał yy, Adam według Księgi Hazochar, tej kabalistycznej, takie, że Bóg Jahwe nie jest najwyższym Bogiem tylko yy, i odchodzi z tego świata i zostawia wybranym ludziom yy, boskość i oni mogą zostać bogami i, yy, i stać się Panami i prawodawcami. Takie objawienie dał u nas szatan na nie, drzewie. Właśnie, na drzewie bo mówił, że będziecie jako bogowie, prawda? No, a według kabały to Jachwę to objawił Adamowi, prawda? I teraz Adam jest najważniejszy w kabale i teraz nagle się okazuje, że, że w islamie y, też jest ważny. Znaczy ja zawsze staram się myśleć teologicznie, więc mi tu wychodzi jedno, że, że tutaj no wyraźnie widać rękę y, szatana i jeżeli o masonerii mówimy, Kościół mówi, że to są pomocnicy szatana na ziemi, no to o islamie możemy powiedzieć to samo, prawda? Znaczy zawsze Islam blokował rozwój chrześcijaństwa tam, gdzie był, i zawsze to chrześcijaństwo y, niszczył, bo tutaj myśmy nie mówili jedno, o jednym ważnym wątku, o którym się mówiło wielokrotnie w Radiu Maryja i w Telewizji Twam, y, bo tu mówili nawet przedstawiciele Kościoła syryjskiego, którzy byli zapraszani, prawda, że. Y, 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 Islam i masoneria życzą sobie, żeby całą Azję pozbawić chrześcijan. Prawda? I to przyjmowanie uchodźców chrześcijan to jest zabieranie ich z tamtych terenów, gdzie chrześcijaństwo było odwiecznie, znaczy od początku istnienia, a, a teraz będzie tylko sam islam.